Halo, halo, siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MasterSub15. No i moi drodzy, moi mili, dzisiaj, prawda, pogramy sobie w Killing Floor 2. Oczywiście, proszę ja was jako zagorzały fan części pierwszej, no po prostu nie mogłem sobie pozwolić na przepuszczenie takiej okazji jak właśnie 2 za darmo na Epic Game Store. Była do 16 lipca bodajże, pobrałem, Andrzej oczywiście też pobrał, mój wierny kompan gamingowy. No i już sobie trochę razem pograliśmy, gra się zdecydowanie super fun, to jest super fun game ogółem. Action packed game jak najbardziej, starring Deadly Commandos. I słuchajcie, przede wszystkim słyszałem, że strasznie słabo się wybiera serwery, że jest straszny problem z serwerami w tej grze, że strasznie długo czeka się na rozgrywkę. Nic mi na ten temat nie wiadomo, bo ja po prostu wchodzę w serwery i szukam serweru. To znaczy, nie wiem, no zawsze szukam po pingu, tak, żeby był jak najmniejszy, żeby jak najpłynniej chodziło. No nie wiem, no do tej pory wlazłem na absolutnie każdy serwer, no chyba że był właśnie, no z hasłem, ale teraz już ustawiłem filtr, żeby było bez hasła, więc no. Więc słuchajcie, no ja nie wiem o co chodzi, naprawdę. Wyszukuje mi serwery rachu ciachu, no nie wiem, 89, wczoraj wyszukało na przykład 600 ileś. To chyba też w zależności od danej godziny, kto ile w to gra. Nie wiem, no mówię, gra moim zdaniem mi się świetnie. Słuchajcie, w jedynce byłem zagorzałym fanem Commandosa i wsparcia, aczkolwiek pod koniec gry strasznie spodobał mi się strzelec wyborowy, jako że nawet tam na wysokich poziomach trudności mógł ściągać na hita, ewentualnie na tych najwyższych poziomach to na 2 hity, tych z piłami i tych z wiertłami. Nie, tych z wiertłami to chyba na 3 hity były, albo na 4 w łeb. Nie wiem, no w każdym bądź razie dawało to mega przewagę. Aczkolwiek w tej części strasznie mi się spodobała klasa SWAT, tak wam powiem. Znaczy, nie wiem czy jeszcze mogę mówić, że strasznie, bo tak naprawdę grałem jakieś 3 mecze. Czy coś w tym stylu, no nie? Więc ocenić też do końca nie umiem. Sprzęt. Słuchajcie, no pan Foster myślę, że najfajniejsza póki co postać. Nie wiem, jeszcze ten pastor mi się spodobał i ten Hayato Tanaka. Tak. Ale nie wiem, no ja mam sentyment do masek przeciwgazowych, musicie mi to wybaczyć. No, skarbiec, a to nic interesującego, to tam jakieś, za to, nie wiem, to jest waluta w grze, jak to dojdzie do tego stopnia, to dostaniemy jakąś skrzyneczkę. Ze skrzyneczek wypadają skiny, więc no to jest całkiem przyjemne, takie, że to nie trzeba płacić hajsu. Choć no, zasadniczo można, jak tutaj widzicie, można płacić prawdziwy hajs, to mnie to oczywiście nie interesuje. Dobra, słuchajcie, drogą wstępu to tyle. I myślę, że ja po prostu teraz wchodzę sobie w przeglądaj serwery i wyszukuję jakiejś zajebistej gierki. Dobra, to widzimy się za momencik, do zobaczyska. No i witam, prawda, jesteśmy tu. Za chwilę zaczniemy grę. Postanowiłem sobie zagrać Super Deadly Commando. Tak, klasą komandosów. Expect Unexpectable. Mówię. Okej, okay, jedziemy, zaczynamy. Alright. Słuchajcie, z tego co mi wiadomo, to. Nasza pierwsza broń strzela serią. Jebut, kurwa! No i powiedzcie mi, jak tu nie kochać tej gry? Ale trzeba uważać, bo tylko 20 pocisków w magazynku to nie jest wybitnie dużo.
Killing Floor ogółem słynie ze swojego dosyć nietypowego podejścia do strzelania. Mianowicie, heady tutaj nie zawsze wchodzą, nie zawsze trzeba celować. Przynajmniej w jedynce tak było, że nie zawsze musisz koniecznie celować w łeb. No ale powiedzcie mi, czy to nie jest super fun game? To jest absolutnie super fun game. O, tutaj nasz ziomeczek potrzebuje wsparcia. Już pomagamy, plecy. Oczywiście taktyczne MGB. Jak to... Kurwa! Nasza broń główna. Trzeba uważać, bo ten skurwiel jest niebezpieczny. Jest taki troszeczkę ulepszony ten... Ulepszony Z z jedynki. Tym razem ma dwa ostrza, nie jedno. Też to, co mi się bardzo podoba w tej części, to to, że nasi protagoniści mają zupełnie nowy wachlarz tekstów, po prostu tekstów. Odzywają się o wiele częściej, w o wiele taki, bym powiedział, hardy sposób. Hard of chuj. No słuchajcie, pieniędzy to my wybitnie nie mamy. Uzupełnimy też sobie tak z dwa magazynki do dziewiątki serdecznej. I myślę, że jeszcze pancerza kupować nie będziemy. Wstrzymamy się. Zobaczymy, czy starczy nam w następnej rundzie i na pancerz, i na tego, jaki tutaj fajna ta marionetka. Czy starczy nam również na tego L85, bo to jest całkiem dobra broń. Gramy sobie na poziomie wysokim, na start. Pierwszą swoją grę w tej grze grałem właśnie na normalnym. Tu nie ma czegoś takiego jak niski, ale normalny jest, wam powiem, tak żałośnie prosty, że w zasadzie całe 10 fal, łącznie z bossem, możecie przejść samodzielnie. No, więc jakby... O kurwa, są te syreny! Ja fakos! Dobrze, przepraszam, że naśladuję pewnego youtubera. Pewnie już kojarzycie, o kogo chodzi, ale on już tak nie robi, a kurwa, chcę troszeczkę powspominać te stare dobre czasy. I grenadzik, prawda, jebut elegancko. Co tu się odpierdala? Raz, dwa, trzy. Okej, ten jest niebezpieczny, to jest ta łuska bodajże. Jebut! Super deadly commandos. Watch it, reloading. O, pajęcaki, one w tej grze są troszeczkę trudniejsze, szczerze wam powiem, przynajmniej tak uważam. No, trzeba mieć właśnie na uwadze, że ten AR 9mm wali serią. No właśnie, i magazynek ma tylko na 20 pocisków, co... Niestety, bardzo często owocuje tym, że gdy strzelamy, myślimy, że jeszcze pociski mamy, a w rzeczywistości ich nie mamy, prawda? Oj, elegancko, znowu się slow-mo włączyło. W tej części slow-mo jest zdecydowanie lepsze niż w poprzedniej. O wiele bardziej mięsiste. Dobra, no już jeden został, nic się nie dzieje. Hopsa, sita, dropsa. Okej, okay, ile mamy kasy? Dobra, mamy całkiem sporo, ale nie starczy nam jeszcze na L85. Oczywiście, słuchajcie, na wysokim poziomie trudności jest też ciężej, weźmiemy sobie tylko pancerz, jest ciężej zdobywać pieniądze. Aczkolwiek, no wiecie, no trudny to jest tak naprawdę najłatwiejszy zaraz po normalnym, no nie, więc... żywię nadzieję, iż na wyższych poziomach trudności, no nie wiem, takie na przykład Hell on Earth w pierwszej części to było cholernie trudne do zrobienia, jeżeli nie miałeś zgranej drużyny. Takie 10 fal z patriarchą pod koniec, moi drodzy, to się działy rzeczy niestworzone, let me tell ya, my boys. Oczywiście parę razy sobie z Andriuszą przeszliśmy ten Hell on Earth, na jakichś mapach udało nam się, ale naprawdę klasy musiały być dobrane idealnie, wszyscy musieli mieć spięte dupska, dyscyplina na najwyższym poziomie, więc nie jestem pewny, czy tutaj jeszcze jesteśmy w stanie podołać takiemu wyzwaniu. A, no i żeby nie było, oczywiście
Andriusza! Andriusza! Powiedz mi, co tu się dzieje. Co? O kurwa. Co tu się odpierdala? Raz, dwa, trzy. Dobra, to już widzę, że to nie jest najlepsze miejsce, w którym moglibyśmy się bronić. Słyszę tą syrena ona była, czy wrzeszka? Ta to drzepiznę w każdym razie. No. Słuchajcie, w każdym bądź razie oczywiście Andriusza również pobrał tą mapę. Znaczy mapę, kurwa, grę. Okej, trochę mnie zaskoczyła. No i widzicie, wyjebała mi ostro, prawie połowę kapsy straciłem, więc... chwileczkę, czy ja mam... A, użyj spawarki, tak po prostu, dobra. Dobra, chyba... Ja nie jestem pewny, ale chyba czas robić to wyjebondo, tak uważam. Tak, zdecydowanie, jak tam nasi? No, mogło być lepiej. Dobra, spróbujmy troszeczkę się poruszać na otwartym terenie, tak więc... Zarówno... Kurwa, trochę nas otoczyli. No, akurat się slow-mo załączyło, jak przeładowujemy. Grenade. Poszedł węgorz. Dobra. Dobrze, dobrze, podoba mi się to, że komentujemy też, jak mamy trudną sytuację i musimy zmienić magazynek. Tak więc Andriusza pobrał sobie tą giereczkę, więc będą z nim gierki, jak i również mój niedawno pojawiający się dopiero na łamach YouTube'a przyjaciel, prawda, którego nazwa na YouTubie prawdopodobnie będzie brzmiała Florka. Jest to oczywiście Flora, dla tych, którzy nie znają i wiedzą, o kogo chodzi. Dobra, słuchajcie, sprzedajemy sobie tego wormita, czy warmita, jak zwał, tak zwał. I tak. Kupiłbym, kurwa, AK-12, ale tego nie zrobię, bo mnie nie stać. Dobra, kupimy sobie to na maksa. Na maksa i z dwa grenady. Dobra. Lepiej się chyba wyekwipować nie mogłem na tą falę. Okej, tutaj jeszcze ammo. Czy nam jest ammo jakoś wybić? No jest trochę potrzebne, wezmę. Zawsze to tam jeden magazynek, wiecie, do boczniaka. To się może przydać. Muszą mi państwo wybaczyć mój stan gardła mojego. Ale niestety ku waszemu zmartwieniu wczoraj miałem lekką popijawę, więc, że tak powiem, troszeczkę wątroba, kurwa, musi sobie odtajać. Nie, tak szczerze, to wątroba nie musi odtajać, ale gardło bardziej, bo dużo wyjarałem. Czy on korzysta z tej broni, co była w jedynce do DLC? Czy wyrzutnia właśnie łuski? Czy jakoś tak? Dobra, wyrolujmy tą szmatę. Żona polowa. Change back. Ona jest całkiem niebezpieczna, tak samo jak i podstawce zresztą. Okej, zostaliśmy lekko, kurwa, cios otoczeni. Kurwa, biskitu! Load your bastard. O kurwa, biskit. Ty no kurwa, jak tak dalej pójdzie, to my zaraz wyzioniemy tutaj ducha. Zwłaszcza jeżeli nikt nie dojdzie do naszej gry. Bez kitu, kurwa, to się źle skończy. Rzućmy tu jeszcze granata. Kurde, też szybko schodzi ten magazynek, wam powiem. Szybko, szybko schodzi ten magazynek. Nie, nie odjebałem mi muszy. Ale dobra, poradziliśmy sobie. Grunt to odjebać główkę. Słuchajcie, w tej grze to absolutnie działa. Perfect. Pod is open again.
Let's get you restocked. Poszło ciężko, umówmy się, poszło ciężko. Nie wiem czy damy radę, potrzebowalibyśmy no mimo wszystko jeszcze ze dwóch ziomalów. Have you checked your ammo? Didn't think so. Z dwa magi weźmiemy, nie? Może jeszcze jednego granata. Bierzemy sobie granata i napierdalamy. Owszem. Nie, pan Foster ma super teksty. Ja go kocham. Która to teraz fala będzie? Czwarta? Czwarta chyba. Albo piąta? Piąta mówię. That's good stuff. Last chance. I have to power down the pod. Gdzie idziemy? Do szopy? W szopie tak kurwa średnio, szczerze wam powiem. W szopie średnio, moim zdaniem. Ja bym jakoś tutaj się zabunkował. Tu na tym placu. Don't blow your load, so to speak, on useless stuff. That's my advice. So to speak. And the Bostonator takes! Grunt to właśnie w takim slow-mo wjebać jak najwięcej headów. You've got cloaked Zeds, careful! Down they go! You know me now, don't you? Dobra, nieźle poszła ta wymianka. Ale trzeba pamiętać, że oni zazwyczaj idą ze wszystkich stron, więc trzeba kurwa bardzo mieć się na baczności. Just picking them off! Też, kurwa, te pająki... Oj chuj! O kurwa, mać! Jakoś... Trzeba wyrolować. Dobra. Wiem co robię. Trust me, my boys. Niech oni się, kurwa, skumulują w tej szopie. Right, here comes cash on legs. And that's just the first call. Ja będę robił z nimi tondorodondo, bo kurwa jakoś tak... Happiness is, as they say. Średnio mi się kurwa uśmiecha. Bossy got your attention, eh? Well, hello! Uważam, że ta taktyka nie jest naprawdę głupia. Dobra, jeszcze taktyczne. Come on, get in. Taktyczne 9 mm. Nie jest jedynka? Kurwa. Picking them off. Wait a tick, reloading. Dobra. Co tam jeszcze do nas leci? Grubcio. And the Bostonator takes round one. Wiem, powinienem się uleczyć, zdaję sobie absolutnie z tego sprawę. Careful, straight! Hang on, new clip in. Dobra, uleczmy się. Don't mind if I do. You know me now, don't you? Okej, został tylko ten z piłą. Nie jestem pewny, powinienem się połączyć z moimi. Zrobić małe rendezvous. I na niego troszeczkę poczekać, bo skurwiel jest ciężki. No widzicie jak mu schodzi? Mimo tego, że dostał w łeb. Więc kurwa naprawdę trzeba się mieć z tym na baczności. Ooh, that's nice. Nice. Czemu kurwa na mnie? Po ścianie. Load, you bastard, load! Glad to see you made it through. Okay. We make it. Niewiele amunicji nam zostało przy tym. Ale jakoś sobie poradziliśmy. Teraz pytanie jest takie. Ja spróbuję to sprzedać. Uzupełnię. Dobra, stać nas. Weźmiemy AK-12. I zrobimy tak. Final choices, people. Tak. Enemies on I to nam musi wystarczyć. Dobra.
Wygląda w porządku. Feeling pretty good, thanks. Pytanie, czy ma to jakiś alternatywny tryb strzału? Zakładam, że nie. Kurde, przydałoby się nas więcej, no nie? Przydałoby się jeszcze ze dwóch, nie? Nie proszę o wiele. No ale dobrze, 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 dobrze. Chodźmy, panie berserkerze, chodźmy, chodźmy, panie robocie. Nie wiem, ja bym się nie bunkrował w chałupie. Naprawdę. O, tutaj, tutaj może, no. Z możliwością sobie wyjścia. Kurwa. They hate doors, huh? Watch it, reloading. Dobrze, dobrze, dobrze. Co tu się dzieje? Nic tu, jak tam? Ma to latarkę, ma. To dobrze. Okej, okay, to go nieźle zajebałem. Trzeba, kurwa. Dobra. Tu ktoś chyba wyłaził, jakieś łapy widziałem. Changing mags. Właśnie. Supa Deadly Commandos są deadly na dalekie dystanse. Słyszę, że... Dobra, mimo wszystko trochę tą broń podnosi. Ale ogrzesz w kurwę. To jest ten z wiertłami. Taktyczny pojedynczy. Wiecie, grunt to na razie pozbyć się minionów, a później zająć się tymi skurwielami. Aha. Dobra. Nie zdążyła, kurwa, otworzyć mordy. Pytanie, czy stąd jest wyjście. No jest. Zamknąłem te drzwi, zamknąłem. Dobra, to ich trochę, kurwa, opóźni. Kurwa, zgubiłem go? Chyba tak. Okej, okay, rozjebaliśmy go, całkiem nieźle. Ain't so bad. Ale ledwo, ledwo nam starcza amunicji, prawda? No. Jak na... O, w ogóle ty chyba... jesteśmy pierwsi, a przynajmniej na chwilę obecną. Zaraz prawdopodobnie pierwszeństwo stracimy. No tak. Ale nic się nie dzieje, słuchajcie. Tutaj w tą grę akurat nie gra się dla statystyk. To się może nam przydać. Sprzedamy to oczywiście. Tak, AK-12, szczerze wam powiem, że naprawdę robi robotę. Nie wiem, jak wy uważacie, ale... Uważam, że jest w porządku i to w chuj. Dobra, gdybyśmy sprzedali to, stać by nas było, no moim zdaniem, na nic wybitnego. Na pewno sobie to uzupełniamy na maksa, może magazynek, nawet dwa. No, tak zrobimy. O, tu też jest spoko, że przeładujemy, to przeładujemy, ale jeżeli mamy pusty, no jeżeli mamy absolutnie pełny magazynek, to wtedy upewniamy się, że mamy ten pełny magazynek. Dobra, nareszcie mamy jakiegoś ziomeczka. Nie wiem, czy zdąży w tej fali do nas dołączyć, chyba nie. Ale przynajmniej będzie w następnej, więc jeszcze to musimy wytrzymać. Aha, i teraz musimy bronić tej. Chcesz amunicję? Kurwa, no nie, no ja wezmę. Ja jestem super deadly commandos, ja zasługuję. Dobra, chodźcie, kurwy. No tylko nie wpieprzcie się tutaj od razu. Kurwa, a nam wyjebał. Oni zawsze byli celni, również w jedynce. Ja się zajmę minionami. Niech oni się, kurwa... Mam wrażenie, że walę w głowę, ale pewnie nie jest. Tutaj, kurwa, granat leci, tam drugi. Fosty? Kurwa, zajebali jednego z naszych. Not good. Careful, strike!
postaram się właśnie tak troszeczkę kadzić z tyłu, jako że uważam właśnie, że do tego służy ta klasa Super Deadly Commandos. Tam granata jeszcze wrzucimy. No, kurwa, masz. Dobra. I od razu... Jak najszybciej pozbyć się tej syreny zajebanej. Get in, boys! Dobra. Dobrze. Kurwa. Zostaliśmy się sami, my boys. No zdechnij, kurwa. Keep it up. When you're done, I can reopen the trader pod. And the Bostonator takes round one! Chyba już się wejdzie z kurwieli, no nie? Tych dużych. Wiecie co? Mam takie kurwa przeczucie niestety. Dlatego jeszcze trochę właśnie kurwa leci. Więc się stąd zabierzemy. Come on! Grunt to zajebać tego na odległość bardzo. Za dużo amunicji nam nie zostało. Ale też ich niewielu zostało. To jest kurwa taki... Tak słyszałem właśnie kurwa tego zjeba. Okej, jeszcze jeden. Z tym będzie kurwa ciężej. Muszę znaleźć jakąś amunicję. Bo już tak, trzy pociski to już naprawdę kurwa średnio. Pytanie, kto jeszcze kurwa został. Dobra. Nie no, damy radę, teraz to już powinniśmy dać radę. Jeszcze amunicję sobie weźmiemy właśnie. I jeszcze jeden został, ostatni. Też wrócę. Load, you bastard, load! Load! No i git. Integrity remains, only just. Only just. Don't worry, babe, we are super deadly commandos. Poradzimy sobie. Whoa, that's what I'm talking about. Dobrze, żeśmy teraz przeżyli tą falę, no nie? Dobra. Przede wszystkim uzupełniamy... Świetny jest ten AK-12, szczerze wam powiem. Strasznie mi się podoba. Czystą nerka. Nie wiem. Podoba mi się. Szczerze wam powiem. Może damy, kurwa, nie wiem, trochę hajsu. Thanks. Who wants money? Trzeba im, kurwa, trochę dać. No nie? Skitnie. Dobra. No tak to sobie już poradzimy. Ja proponuję wyjść na górę, tak, zdecydowanie. Keep the area secure. The area. Welding. Czy my jesteśmy non-stop we Francji, czy o co chodzi? Hang on, new clip in! New clip in! Dobra. Zaczęło się kurwa swego. Dzień dobry! Dobra, on tu będzie trzymał. Berserkerzy są akurat w tym bardzo dobrzy. Look alive! Death's paying us a visit! Good start. Now finish the job. Tak, kurwa, musiałem skminić, gdzie on jest, no nie? Roger, freak! Don't mind if I do. Widzenia, chłopcze. Hej, słychać tego pojeba.
Mówię, grunt to odjebać łeb. Aha, tam jest dwóch z wiertłami, świetny. To może nas troszeczkę pogrzebać, nie powiem, że nie. Kurwa, świetnie. Tego mi było trzeba po prostu. Dobra, Tondo Rodondo. Chuj, jebnie nas, trudno. Git. Dlatego to jest super fun action pack game! Halo! O kurwa, tego nam było trzeba. Ja uważam, że stąd trzeba być, ale chyba nie damy rady. Ja pierdolę, żyjemy. Ładuj, ładuj! Ja kurwa nie wiem, z czego ja do końca strzelam. A, dobra, wiem, z czego strzelam, z FNFala. Mogę tego nie przeżyć. Mogę kurwa tego nie przeżyć. Możemy w ogóle tego nie przeżyć. Kurwa, dobra. To jest jakiś totalny kurwa kosmos, że my żyjemy, szczerze wam powiem. Świetnie kurwa, tego nam jeszcze brakowało, pojeba. I jeszcze tego, nie? Oj, chuj, 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 chuj. Bo ta syrena kurwa wyleciała, to najgorzej. Kto żyje jeszcze? Dwóch, dobra. Wiecie, no kurwa oni mają szansę dać radę, szczerze wam powiem, nie? Ile tam ośmiu zostało, no to kurwa. Jak na mój gust dadzą radę. No dobra, jeden został. Ale kurwa mimo wszystko. Jest kurwa szansa na spokojnie. Jest kurwa szansa, mówię wam. Tak, berserkery mają kurwa to do siebie, że właśnie naprawdę robią dobrą robotę w ten sposób. Mają szansę zajebać takiego typa na easy. O właśnie, that's what I'm talking about. Da, jeszcze go nie zajebał, ale dobra, ale to zrobi. Czy to drugi? Nie wiem, może to... Wszystko jest możliwe. No i proszę, jak ładnie. Gdzie ten ostatni? A, gdzieś tam. A, to jak... A, to już grubsze, to już... A nie, przepraszam, to jest ten skill. Roboty przeklinają, normalna akcja. Da radę, kurwa, zobaczymy. Patrzcie, co się dzieje. Da radę na spokojnie. Da radę. Stąd Rodondo leć. Ja bym zatrzymał oczywiście, ale mówię wam, to już jest dosłownie parę sekund. Poza tym, już niech nie będzie tak, że tylko ja muszę być świetny w tą grę, no nie? Nice. Już go ma, kurwa. Nie wiem, jak tam w sumie jego wskaźnik zdrówka, nie? Ale kurwa już jest na... No właśnie.
Dobra. Gdzie ja kurwa zdechłem? Gdzieś tutaj. Pro tip. A siren's scream does not care how armored you are. It goes straight for the flesh. Aha, czyli zakładam, że w tej grze bronie nam nie zostają. Po fali. Yep. I'm liking this whole no one dying thing. Coś mi się tak wydaje, bo ja zdechłem dosłownie gdzieś tam. How's the gang all doing? I'm all right, thanks. Może co ja podniosłem? Bonjour. Come and get your tools of trade. Nie wiem, kurwa. Może jednak zostają. Nie no, to sprzedajemy oczywiście, to też w sumie kurwa sprzedajemy. Skarha, albo to. To. I'm about to shut the pod. Anyone dead? Kurwa to. To. I chuj. I jest dobrze. Czekaj, jak tu teraz V, granatnik? Nie. E, trójka. Protect the area. Dobra, kropkowy. Może Z ewentualnie. Bloody Wankstein! Wankstein? Now sort off! Damn it! Let's open you up! Get in with a dead eye! Zawsze kurwa źle podchodzę do tych najmniejszych. Nie wiem, to my się zabieramy stąd chyba tak. To w takim razie nie czekajmy. What the fuck? Kurwa, niepotrzebnie zmieniałem magazynek, teraz mógłbym... Kurwa mać! Kurwa, kurwa, w dupę jebane. Źle, 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 źle. Źle, źle, źle teraz poszło. Nie, kurwa, błagam cię, nie rób mi tego. Chory przymoni jebany. Oła. Dobra. A teraz chwilę poczekamy, zanim on się wkurwi. Więc to jest plus tego działania. Proszę tu wchodzić. I idziemy do naszej. Jeżeli się kurwa w ogóle da, bo może być tak, że się nie da. Też warto się bardzo rozglądać w takich sytuacjach. Cios! Przepraszam państwa, ale troszeczkę, że tak kurwa mać. Nie wiem kurwa nawet gdzie uciekać, jak mam być szczery. No i chuj. Kurwa! Happiness is, as they say. Ha, muszę przejadać, dobra. Load, you bastard, load! Mało widzę. Ready to rip someone a new one. And the Bostonator takes round one. Znowu ten robot pojebany. Time for some work. Not dead yet. Kurwa, mówię. Prawie nie widać tych skurwieli. Jeszcze się uleczył. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Nie chcę was martwić, ale chyba nic z tego nie będzie. Bo to chociaż teraz wszyscy się tam skampili, ilu nie żyje. Nie no, w sumie nie jest tak źle. To niepotrzebnie was straszyłem. Sorencja. Natomiast uważam, że
To jest kurwa cud, że ja żyję, zwłaszcza w tej rundzie. Reloading. Naprawdę, było tyle sytuacji podbramkowych, że ja już mówiłem, jebać. Podniosłem kurwa w ogóle jakąś broń z zaświatów, nie wiem o co chodzi. Kurwa, nie trafiłem. Tam do piwnicy. You know me now, don't load it. No to za dużo mu nie zrobi. Okej. Podsumowując. Zostało nas trzech. Jest dużo chujów z piłami. Ty, chyba go kurwa uratowałem, jak mam być szczery. Dobra. Zamykamy. Do widzenia. Na dół. Cześć, może mu kurwa przejdzie ten wkurw kiedyś. Chyba nie. Bo tak się zastanawiam, strzelać w niego czy nie. Może będę. Bo on mnie musi chyba jebnąć, no. No kurwa, czy on przestanie być wkurwiony na mnie? Pomocy! Zjeby! Ratujcie mnie! Swojego przywódcę! No patrzcie, on się nie odpierdoli po prostu nigdy, no. Nie, nie zmieniaj broni. Spierdolino. Ktoś mi pomoże, na miłość boską! To się robi kurwa komiczne. Nie zmieniaj kurwa broni! Ludzie, kurwa! Ja was błagam! Czekaj, kurwa, po amunicję pójdę. Ile tych granatów jeszcze mamy? Dwa. Jakoś przeładować? Chyba nie. O Jezu! Ciężko to idzie. Ciężko to idzie, szczerze państwu powiem. Nie zmieniaj mi kurwa tej broni. To jest komedia, słuchajcie, to jest komedia. Kurwa, kompletna komedia. Co ja tu chcę sprzedać? Co ja tu jeszcze w ogóle lepszego mogę... Mogę kupić. Mogę, nie wiem, kurwa, zmieniać? Nie, nie mogę. W sensie pewnie mogę, ale wyjebane w to. Nie, wiecie, ja to sprzedam. Pizdiet, ja to też sprzedam. There are Zeds on the scope. Must close the pod very soon. No one has died, but don't get sloppy. Cześć, myślę kurwa. Thanks for those words of inspiration. I kurwa i to. I hops. Musi kurwa nam to wystarczyć. No jak to już nie pomoże, to nie wiem co. Ale to ja do tego mam w ogóle takiego skina śmiesznego. Dlatego ja nie wiedziałem, z czego ja strzelam. Myślałem, że to jakaś strzelba energetyczna. Pod closed. Go make a difference. Knock him down. Hang on, new clip in. No, nie wiem, tak mi się wydaje, że na podwórku najlepiej się bronić, bo najwięcej miejsc można po prostu uciec. Nie wiem, czy ja go tam choć raz trafiłem. Nie jestem pewny, czy ja powinienem tak wypieprzać tą amunicję. Wow. Wtedy można iść, nie można. To warto mieć to na uwadze. Cześć, tu jest jeden, tam jest jeden, tu jest... Dobra. Chujowo zajmę. Jak tam? Aha. No
trzeba robić tą Dorodondo. No niewiele tutaj można innego wymyślić. Dobra, zmienimy na AK. Od razu kurwa, gdzie ja się tam spojrzeć. Goni mnie to gówno, pewnie tak. Teraz już idę. Dobrze, że kurwa go usłyszałem, śmiecia. No trzeba kurwa palić z bara, no. Kurwa mać. Totalny chory rozpierdol. A to one się nazywają syreny, dobra. Git, kurwa. Dobrze je. Dobrze je. O! Na kolegę się jeszcze wstrzymamy. Kurwa. Dobra. W razie chuj z tym. That's nice. Nice. Ty kurwa, flaki się walają, ty. To jest w gruncie rzeczy na dwa hity, więc... No. Zachowamy sobie ten magazynek oczywiście na poważniejsze sztuki, takie jak to. Zdechło to zdechło. Dobrze idzie, ty. A, teraz dwóch kurwa takich zostało, no oczywiście. Kurwa, ile oni są w stanie wytrzymać, nie? Pić. Dobra, elegancko. Elegancko, naprawdę dobrze poszło. Naprawdę dobrze poszło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję pani Dallas. Co i dobra, ja uważam, że ten set, który mam obecnie, jest no najlepszy. Więc ja to po prostu uzupełniam w pizdiet i resztę kasy chyba oddam kurwom, który tam kurwa najgorzej idzie. DPP, Dead Jester, mistrz luźny. Trzymaj panie luźny. Dobra. Hurry up. Zeds are getting closer. Słuchajcie, ostatnia fala. Tym razem patriarcha. Zobaczymy. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Have a bit of banter, but let's keep our eyes open, all right? Abominacja. Dobrze. Okej, no spróbujemy, nie? Zawalczyć. No dying, not on my watch. Jest. Tam? Nie, to jest chwilę. Ja nie za bardzo wiem. No dobra, no coś tam obrywa. Coś obrywa.
slow-mo weszło. Ja... Cięty Max. A on jeszcze takie glutki zostawia. Okej. Będę na niego mówił pan glutek. You know me now, don't you? Ja nie wiem, my mu coś robimy teraz, czy on jest na przykład teraz nie wrażliwy? Nie, te glutki mnie rozjebują po prostu. On ma jakieś czułe punkty? Nie wiem, mówcie do mnie, ludzie. Jak tak dalej pójdzie, to musi kurwa amunicja skończyć po prostu. Teraz dobrze poszło. Changing. Fajnie się odbijają od niego. Tam bym próbował walić w głowę, ale to jest z natury wiem, że to jest cel. Nie wiem, w dupę mu kurwa będę strzelać, bo jest chyba niebroniona przez ten pancerz, ale z natury wiem, że głowę najtrudniej trafić, więc a korpus jest taki, no bym powiedział, mimo wszystko duży, więc no. Co to kurwa jest? Sypie. Mówią, jakieś gluty wypuszcza. Dobra. Nie wiem, no będę to niszczył, nie? Nie chcę być taki bezużyteczny też. Nie no, z tego to nie ma sensu. On na... dobra, jakąś jedną trzecią teraz traci. Jesus. Jeden pocisk mi kurwa został, słuchajcie, nie wiem nawet kiedy się zatrzymało nagrywanie, musi się mnie przeprosić. Dobra, tam jest amunicja, widziałem. Zrobimy tondorodondo. Aha, tutaj też nie mam, okej. Dobra, zajebali go, słuchajcie, udało się. Udało się, GG. Nice one. Kurwa, trzeba im napisać. Dobrze. Okej. Koniec, wystrzelałem się pod koniec ze wszystkiego, jak możecie zauważyć. Zajebiście, no i elegancko, prachu. Jedziemy z nimi. Dobra, no słuchajcie, to było coś pięknego, uważam. Close one, naprawdę close one. Widzieliście, że były takie dwa momenty, że już straciliśmy wszelką nadzieję, a mimo wszystko się udało. Słuchajcie, ja z nas osobiście jestem w chuj dumny. Jak na pierwszą grę, moim zdaniem nie mogło wyjść lepiej. Naprawdę moim zdaniem były emotion. Emotion, slow motion, you know. Wiecie o co chodzi, nie? No i mówię, jeszcze raz, super packed action, super fun packed action game starring dead, super deadly commandos. Expect unexpectable. Moi drodzy, głosujemy na wapę. Nie, no ja już sobie osobiście wyjdę. Nowy stopień, no ja myślę. Czekaj, wyjdź, zrobimy do menu głównego. Zatwierdź, sorry chłopaki. Jeszcze wam tylko pokażę mniej więcej jak takie pokłosie meczu wygląda. Specjalizacje. O, widzicie, nowy stopień. Aż pojechaliśmy do 8. I teraz tak, możemy sobie tutaj konfigurować magazynki o dużej pojemności, taktyczne przeładowanie, zwiększenie szybkości broni, specjalizacji. No my to przepraszam, my to mieliśmy teraz. Czy to tak bardzo pomogło? No nie jestem pewny. Pojemność magazynka broni i specjalizacji zwiększona o 50%. No ja uważam, że to jest must be w ogóle. Więc jak nie wiecie w co iść, idźcie w pojemność magazynka. To w lisu komandorać. Natomiast CSC to jebać. Właśnie ten skarbnik. Bo powinniśmy dostać teraz dużo hajsu. Proszę spojrzeć. Nie no, tak naprawdę to bardzo mało dostaliśmy. Okej. No nic. Nonetheless.
O, to fajnie, to sobie może założę później. No nic, słuchajcie, jeszcze raz, dzięki za uwagę, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Takiego kontentu jak ten wkrótce więcej, tylko że mówię już raczej w trio z Florkamem i Andrzejem, moim złotym, no. Dobra, to słuchajcie chłopaki, żegnam się jeszcze raz, dzięki, że byliście. No, siemaneczko.